Dobry, tu testerki szczęścia w takim prawie że noworocznym programie podsumowującym rok 2021. I jest tu razem ze mną moja wspaniała kompanka podcastowa. Proszę. My name is Kaprylda. O imieniu Kaprylda. I będziemy właśnie rozmawiały o tym, co wydarzyło się w roku ubiegłym, czy były to miłe wydarzenia, czy niemiłe, czy udało nam się spełnić nasze plany. Droga Kapryldo, jak odnajdujesz rok ubiegły, jako udany, czy jako nieudany? Wiesz co? Może, Boże, wezmę tiktaka, bo boję się, że chrypa mnie złapie. Też chyba nie jest tak źle jeszcze. Predator. Predator. Forfeiter. Dobra. Teraz korzystam z tiktaka. Jesteśmy totalnie nieprofesjonalne. Jemy na antenie. Ale jest to z przymusu. Bo będę chrzypieć bardzo. Jak to moja mamusia mówiła, że skrzypi jak stare prześcieradło. Nie wiem, co to miało znaczyć, no ale dobra. Dobra. A jest łakomstwo. Jak znajduję ten rok? Powiem tak. Ten rok nie należał do łatwych. Ten rok był dość trudny. Aczkolwiek ów rok był jakoby zakończeniem jakiegoś dawnego etapu, takiego przemijania, takiego patosu i takiej beznadziei, tudzież przeplatanego jakimiś złudnymi nadziejami. I to był tak, jakoby ten rok był takim... takim przełomem, próbą takiego rozprawienia się z tą przeszłością, ze wszystkim, aby ta kurtyna właśnie teraz opadła i było już jeszcze lepiej. No dobra, krótko mówiąc. w skrócie. Bardzo pięknie to ujęłaś. Ten rok ogólnie był do bani. Aktorsko i patetycznie. Wiem. To właśnie, wiesz co, tak sobie znaczy, tak on tak na pozór był dla mnie do bani, ale to było takie właśnie, kurde, tak jakby już uporanie się z tą banią, niech ta bania sobie idzie i wchodzę już w nowy rok bez bani. Z nową tak... banią. Z nową banią. Banią cygana. Do rana. Ja w każdym razie, matko, my tak się zachowujemy, jakbyśmy jeszcze po Sylwestrze były cały czas, ale nie. Proszę Państwa, proszę nam uwierzyć, my naprawdę nie piłyśmy alkoholu. Nie, bo my po prostu praktykuję radość praktykuję, staram się praktykować. I dlatego właśnie tak właśnie się zachowujemy, bo jesteśmy niezwykle radosne. A przy okazji jesteśmy po prostu stuknięte, no ale nam to nie przeszkadza. Jesteśmy oprócz tego, jesteśmy stuknięte. Więc ja, Kapryldo, zadałam Ci to pytanie po to, żeby teraz zadać je również sobie i móc... Może ja też tobie to zadam w twoim imieniu. Dobrze, mi zadaj mi pytanie. Więc przekaż mi teraz upoważnienie do zadania ci tego pytania. Więc upoważniam cię do zadania mi pytania, jak odnajduję rok 2021? Dziękuję, droga. Beksalalo? Lo? Boże. Bekso. Beksi. Dobrze. Dobrze. No. Będę poważna. Więc teraz tak, pytam. Droga Beksi, a jak ty znajdujesz poprzedni rok? Więc ja ten rok znajduję go takoż samo jak i ty, droga Capri. Czyli tak jak w ciągu całego tego roku to myślałam, że on jest do bani i w ogóle co za nieudany i fatalny rok, a gdy nadszedł Sylwester, jak również nowy rok się rozpoczął, zaczęłam się zastanawiać,
to stwierdziłam, że ten rok w sumie 2021 był okej. Był zupełnie okej, bo człowiek musi być przygotowany do różnych zmian i te zmiany powinny go cieszyć i do takich zmian doszło. I po prostu tylko to poczucie takiego jakiegoś, nie wiem, niezadowolenia, czy że dzieje się coś niedobrego, to wynikało właśnie z tych zmian, do których ja jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Na przykład wielką zmianą było to, że ja pod koniec roku, no właśnie na początku grudnia, wyprowadziłam się do innego mieszkania i mieszkam w innym mieszkaniu niż mój syn. Mój syn został w poprzednim, a my sobie wynajęliśmy inne i to spowodowało no nieco tak zubożenie budżetu, że tak powiem. Co tak zawsze jest dla mnie przykre, powiem, bo ja tak lubię mieć budżet tak nieubogi. Teraz mam trochę uboższy, no ale jednak udało mi się wyjechać do Międzyzdrojów, a to dlatego, że było to wcześniej zaplanowane i odłożone na to, więc to mi się udało. I tak sobie, gdy się przeprowadziłam, to właśnie głównie tak rozmyślałam o tych sferach budżetowych, że to już tego nie kupię, tego nie, tak mi było żal strasznie tych rzeczy, a na dobrą sprawę zyskałam to, co bardzo cenię, czyli zyskałam taką wolność i powiem, że chyba również jakiś spokój, bo mam na pewno o wiele mniejsze lęki, ponieważ ja nie widzę już, że mój syn późno wychodzi na rower i wraca w środku nocy, ja mogę normalnie spać i on żyje swoim życiem, a my żyjemy swoim. Przedtem to tak, to wspólne mieszkanie było właśnie... No, ja to właśnie zauważyłam ostatnio u ciebie, że ty tak teraz zaczęłaś jakby właśnie swoim życiem żyć. Z względami finansowymi było to spowodowane, że mieszkaliśmy razem i to głównie nawet nie ja naciskałam, tylko on, bo dla niego tak właśnie... To dużo kosztuje wynajęcie mieszkania. Tak i jemu było zawsze przykro. Myślał, że jeszcze trzeba poczekać, a teraz sam widzi, że to było bardzo dobre posunięcie. On ma wolność i my mamy wolność. No tak. I mamy też spokój. No, czasem coś takiego jest potrzebne. No. Tak, ale przedtem było to niewyobrażalne i ja w ogóle sobie... Ja czułam się jak uwięziona w klatce przez te właśnie własne lęki, tę swoją nerwicę lękową, którą go zamęczałam. I zamęczałam siebie też, tak? No tak, obydwoje się napędzaliście, nie? Tak, obydwoje byliśmy nakręceni nerwicowo. Zupełnie. I to teraz tak. Także to, co się wydawało takie trudne i to nagle się okazało, że to jest dobre. Więc to w sumie w tym roku było dobre. Powiem jeszcze tak. Ja będę miała taką długą wypowiedź, jak zwykle, bo ja do głosu się dorwę. Ciężko mnie po prostu tutaj przepędzić przed mikrofonu, z mównicy. Więc chciałam jeszcze powiedzieć, że ten rok wydawał mi się straszny, także z uwagi na to, że zniknęła twoja działalność na twoim kanale, o czym mówiłam w audycji, którą już nagrałyśmy, ale która nie wiadomo kiedy będzie. Ja po prostu myślałam, że mi serce tam skona, że nie będzie już kanału I Just Like Singing, że nie będzie takiej oazy, że nie będzie takiego miejsca, gdzie my, wrażliwe serca, możemy się spotkać, gdzie możemy cieszyć się twoją muzyką, cieszyć się twoją twórczością, a przy okazji również coś tam robić dla siebie. Czyli sobie coś tam takiego kreatywnego pisać, pocieszać się i w ogóle mieć takie poczucie więzi i wspólnoty, które jest niezwykle potrzebne. Więc byłam zrozpaczona, że ten kanał znika, że tam, że ty już po prostu straciłaś do niego trochę serca. No ale powstało coś innego. Powstał ten kanał, o którym teraz tu przemawiamy. Czyli Testerki Szczęścia. Bo pomyślałam sobie, znaczy tak, ty w ogóle jesteś zniechęcona do YouTube'a, tak? Bo on jest taki oszukańczy i bywa niedobry. Dla mnie ten YouTube to jest taki... No tu jakby zaczęło się wszystko.
Ja w ogóle sobie nie wyobrażam żadnego innego takiego, jak to się nazywa, medium społecznościowego lepszego niż YouTube. Ludzie, no, nawet lubią... nie Meta? No co jest Meta? No jak to nie wiesz? Facebook dawny. Tak? No. To się teraz Meta nazywa? No. Ty, no rzeczywiście to się jakaś teraz Meta. Teraz się mówi, siedzisz na Mecie, a nie siedzisz na Fejsie. No coś to, to ja nie mam Mety i ja wiem, co to jest. Hello! Dobra, sorry, przerwałam. Kontyngentuj. Ja mam metę mam tylko po to, żeby mieć Messengera i powiedzieć więcej. I żeby tam czasem zajrzeć do kogoś, kto, wiesz, jak ktoś tam mówi, że na Facebooku coś jest napisane, że to po to, to mi jest potrzebne. Nie, ja po prostu jest, ja uwielbiam tylko tu, bo tu się wszystko zaczęło. Mhm. I to ja wszystko znajduję, czego mi trzeba na tym YouTubie. Mhm. Więc właśnie te sterki dlatego są na tym YouTubie i mimo, że są podcastem i powinny być gdzie indziej, ja miałam tu wiele planów i zamiarów, gdzie to będzie, ale po pierwsze brak czasu, po drugie brak umiejętności, to trochę na razie uniemożliwiło, ale jeszcze są plany, jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa, bo są tu plany różne, inne. Na inny kanał i na ten przy okazji, więc może to jeszcze ruszy. W każdym razie tak, te sterki z założenia, one tak, przyznaję ci się, zostały założone dlatego, żebyś nie odchodziła z tego. Dlatego to wszystko wymyśliłam. Wiesz co, przypomina mi się teraz, ja ci się wcinam, ale mi się przypomina. Proszę bardzo. Nie wiem, czy kojarzysz taki filmik, tak jak Magdzie bym go pewnie zalinkowała, ale ten filmik Lady Gaga, co tam w Japonii, czy gdzieś z tą młodzieżą śpiewała. I nie, tam, nie pamiętam. No i ona tam gra i Lady Gaga stay! I gra, żeby dziewczynka zaśpiewała, nie? Razem z nią. Mm-hmm. To ta dziewczynka stay! W tych emocjach, nie? Mi się skojarzyło. Oczywiście dla nieznających angielskiego stay słowo oznacza zostań. Więc to było po prostu takie wołanie stay, tak? Ja myślałam, że tu chodziło teraz o zafałszowanie. Że dziewczynce się nie udało. Także tak, dowcip zrozumiałam, bo... Dobra. Chciałaś, to masz moją kreatywność. Bardzo ładnie. Dobra, bardzo już ładnie. Przepraszam, już się nie wcinam. Więc ja bardzo chciałam, żebyś została, ale także to taką naprawdę taka hybryda to była. Bardzo chciałam, żebyś została i pomyślałam, że jeżeli to będzie coś wspólnego, takie wspólne dzieło, to będzie tobie łatwiej, chociaż wiadomo, że jesteś montażystką i na tobie spoczywa to najgorsze, najtrudniejsze, ale że będzie ci łatwiej, bo będzie więcej osób mogło coś tam wymyślać, mm-hmm. tak? No nie tak. Będziesz, poza tym nie będziesz czuła na sobie taki presji, tak? Bo jak coś tam, nie będziesz czuła, że to nadchodzi tydzień, już coś trzeba zrobić, bo może ktoś inny coś wymyśli, mm-hmm. tak? To będzie to. Mm-hmm. Poza tym jeszcze, że będą tam twoje piosenki, ale że również każda z nas będzie miała tam możliwość wykreowania się, chciałam powiedzieć, no, pokazania tam czegoś, co jest dla niej ważne. Każdy będzie mógł tam pokazać te swoje sposoby na szczęście. Każda z nas będzie tam mogła prezentować swoje filmiki i będziemy we trzy, więc tam będzie łatwiej. Tak to właśnie sobie wymyśliłam, a nie znikną twoje piosenki, nie znikną twoje opowiadania, było, nie zniknie twój piękny głos, czytałaś. To opowiadanie Marko swoje i będziemy cię tu mieli cały czas. No przy okazji oczywiście upiekłam swoją pieczeń, czyli swoje wiersze tu wcisnęłam, jak również moje występy z Mieczysławem zupełnie. Nie czytam. I to tak. I to taki był właśnie kolejny sukces, że zostały odkryte przy okazji, tak? Przy okazji no. Zostały odkryte też inne osoby, czyli między innymi właśnie Mieczysław, który mnie zaskakuje. Naprawdę. Zaskakuje mnie, bo nie wiedziałam, że tak fajnie będzie wypadał. Ja wiem, że jest fajny, ale nie wiedziałam, że tak fajnie będzie wypadał w tych filmikach. Kolejny taki sukces ta ubiegłego roku
ale to właśnie to nie jest sukces, to jest przypadek, ale okazał się naprawdę przełomowym przypadkiem, to jest spotkanie przeze mnie Marko w pracy, tak? Mm-hmm. Że my się spotkaliśmy i mamy plany. Mamy plany na kanał, który już ma być takim kanałem LGBT typowym, mm-hmm. i będziemy po prostu działaczami LGBT. Mm-hmm. Ale nigdy nie zapomnimy, skąd wyszliśmy. I oczywiście, tak. No tak. Oczywiście na tamtym kanale będę swoją działalność taką społeczną propagować, a tu z tobą bardzo bym chciała dalej taką działalność artystyczno-psychologiczną, tak bym to nazwała. Bo ten kanał właśnie taki jest, taką ma funkcję. Na początku miał mieć taką funkcję, że mieliśmy się rozprawić ze wszystkimi szarlatanami psychologii, ale później zmiękłyśmy, tak? Znaczy zmieniłyśmy się. Wiele było takich, prawda? W innej audycji opowiadamy o joginie, o spotkaniu jogina, o spotkaniu różnych ludzi i ten kanał po prostu tak płynie. To, co nam w serca gra, to płynie, co jest w danym momencie dla nas ważne. I to spotkanie Marko to było wielkie wydarzenie w moim życiu w ubiegłym roku, ale największym wydarzeniem ubiegłego roku. Po prostu najbardziej niesamowitym wydarzeniem to ubiegłego roku, to jest dla mnie to, że ty napisałaś tę piosenkę Voodoo. Dla mnie to jest po prostu... Ja do tej pory nie potrafię po prostu myśleć o tym bez łez w oczach. O tych w ogóle przypadkach, tak? Że ja kupiłam ten tomik Patryka Hilewicza i że dostałam ten wiersz jako taki bonus, że wpadłam, od razu mi wpadło do głowy, ja sobie od razu wyobraziłam, jak ktoś śpiewasz, nie wiedziałam, jaka to będzie melodia i ty to pochwyciłaś, tak? Ty, która już byłaś taka zrezygnowana, że ty już mało, że nie będziesz śpiewać, a gdzie tam o tworzeniu, tak? Komponować i ty to wszystko zrobiłaś w 3 dni. Dla mnie to było po prostu wydarzenie roku. I ta piosenka cały czas jest dla mnie wydarzeniem roku ubiegłego i w ogóle... najbliższego 5-lecia. Objawienie roku. Objawienie roku, tak. To ta melodia, ty to śpiewająca, no po prostu, ja nie wiem, jakbym jakaś takie narodziny gwiazd. Na taką skalę bym to w ogóle określiła. I powiem tak, bo to słuchacze o tym nie wiedzą, prawda? My próbowałyśmy tę piosenkę przesłać do Kajaksu, tak? Znaczy wysłałyśmy. I Kajaks jest tą piosenką niezainteresowany, bo ona nie jest konwencji. Oni nie tego szukają. Oni nie tego szukają. Mhm. Więc dobra, nie chcę... Nie wiem, o znactwie w ogóle... Nie chcę może się wypowiadać, ale taka muzyka, jaka jest w tej chwili prezentowana, bez melodii i przez jakieś śpiewana, nie wiem, jęczące osoby, nie wiem, może takie są trendy, może właśnie takiej muzyki się teraz szuka. To jest dla mnie po prostu skandal. Może to, że jestem jakiejś starej daty, nie wiem. No. Ale ty jesteś młodszej daty. I ty masz przecież poczucie, więc nie wiem, jakim cudem w ogóle taką piosenką może być ktoś niezainteresowany. Może nie ta wytwórnia. Ja tak sobie pomyślałam, potem, gdy ten pan napisał z tego Kajaksu, prawda, że oni nie tego szukają, tylko tam nie wiem czego, to sobie pomyślałam, że gdyby teraz powstali Beatlesi, Queen, Abba, to oni w ogóle by nie mieli żadnej szansy. Bo pan z Kajaksu by ich po prostu przegnał, prawda? Bo te piosenki są zbyt melodyjne, te piosenki są zbyt ładnie śpiewane, może. Nie wiem. Nie wiem, do czego w ogóle muzyka zmierza, skoro po prostu coś takiego zostało tam, nie zostało tam zauważone. Dla mnie to jest okropne, że tak się stało. I mam nadzieję, że jeszcze będzie inaczej. Co? Tak długo powiedziałam, żeby gadać. Przebić się próbuję. Poczekaj, jeszcze jedno, tylko powiem już. Ja chciałam tylko powiedzieć, do Kajaksu, hańba ci.
pajaksu. Słuchajcie, tak sobie właśnie to teraz, bo ja to wtedy ci napisałam, prawda, oburzona, że Beatlesów też nikt nie chciał, a później bardzo żałowali. I Queen też ktoś tam nie chciał i też bardzo żałował. Więc myślę, że jeszcze naprawdę pożałują, że nie chcieli wypromować takiej piosenki. Proszę bardzo, oddaję ci głos. To ja zacznę od Suchara. Że może jakieś wzruszenie proszę wyrazić moimi słowami. A nie może być Suchar najpierw? Proszę bardzo, może być Suchar, ale potem musi być wzruszenie. Wzruszenie. Dobrze. To powiedzmy, zrobimy tak, że jak moja pierwsza osobowość będzie opowiadać Suchar, to wtedy druga osobowość będzie się przygotowywała na wzruszenie. Dobrze. No. Więc tak, to jest ten zaległy Suchar. Proszę bardzo. No więc rzecz dzieje się na wykładach. No i pan profesor czyta listę obecności. Czyta jednego ucznia, drugiego, uczennicę, ucznia, znowu uczennicę i znowu, przepraszam, studentkę, tak. No i w pewnym momencie dochodzi do końca strony, no i czyta Werte. No, tu cisza na sali, nie? Rozejrzał się. Werte. Dalej cisza. Rozgląda się. Werte. No w końcu któryś ze studentów nie wytrzymał i się odezwał. Panie profesorze, wyszedł z dyspepsją. Przyprowadzić oboje. No teraz tłumaczenie. Werte to jest oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki... odesłanie do następnej strony, nie? Że tak? Trzeba przekręcić na drugą stronę kartkę i tekst jeszcze jest na drugiej kartce. To tak jak w tym nic śmiesznego, a ich oczom ukazał się las krzyży. Las krzyży. Tak. No, a dyspepsja to jest niestrawność. Także, kurde, być może coś bliskiego sercu wielu z nas po świętach. Ja po tej coli na pewno będę miała dyspepsję. Wzruszenie. Cały czas sobie kolę popijam. Mhm. Proszę bardzo, wzruszenie. Proszę okazać wzruszenie. Moimi słowami. Ja chciałam tak wszystkim podziękować za ten rok. Jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo wzruszona, że jesteście z nami. Tak, to jest prawda. Że jesteś obok mnie, że nie poddałaś się. Dobra, no. Już, może być, zadowoliłam. Znaczy, pół żartem, pół serio. Pół żartem, pół serio, tak. Cieszę się, że jesteśmy wszyscy w takim skromnym, małym gronie. Jest jak jest, ale fajnie, że ci, którzy byli do tej pory, że są jeszcze do tej pory, to znaczy byli wcześniej, są do tej pory. Tak, no. I przybyło. Przybyło nowych, osób. Tak, nowych ja super osób. Tak. Predatora. Jesteśmy tak, bardzo się cieszę z tego. Przepraszam. Soczek. Proszę. Czkawka. No i tak, czkawka. Ktoś wspomina. Dobra, tak się mówi. No dobra, dobra. Może przejdę ogólnie do podsumowania roku, więc tak. Ja na przykład miałam coś takiego, że ja w nowy rok weszłam w nowym miejscu mojej działalności. Zmieniłam, jeśli pamiętasz, po burzliwych przejściach. U mnie właśnie, dlaczego powiedziałam, że ten rok był do bani? Bo u mnie ciągle, jeśli pamiętasz, to były ciągle jakieś przeszkody, jakieś burzliwe przejścia, tak. Znalazłam sobie tak nowy lokal, gdzie normalnie jest jakby luksusowo, jest fajnie. Powiedziałam, że o, to jest to, tutaj to już bym mogła zostać, bo to tam było, tam jest i luksusowo, tam jest parking normalnie, bo gdziekolwiek nie byłam do tej pory. I ładny budynek, taki nowoczesny. Ładny budynek, tak nowocześnie, kurde, tak fajnie, fajni ludzie, no. Później troszeczkę, już nie będę tutaj wdawać się w szczegóły, wy wiecie, o co chodzi.
Tak. Trochę czar prysł, no ale nic. Zostaję, już nigdzie nie uciekam. Tak. Tak, no tak ktoś później... tam chciał, prawda, troszkę. No właśnie, i wybrnęłam. Przede wszystkim miałam, tak, Beksi tutaj wie, Wenka wie, że miałam ostatnio kilka takich sytuacji, gdzie naprawdę... No chciał się... kasę od ciebie wyciągnąć, prawda? Albo kasę, tak, wyciągnąć, albo jakieś oszustwa, albo bym się władowała w jakieś takie, kurde, tarapaty po raz kolejny. I doszłam do wniosku, że w tym roku właśnie nastąpił przełom, bo tym razem nie dałam się oszukać, nie władowałam się w jakiś stolec, przepraszam, tak, no, ale to też nastąpił tak jakby przełom w moim myśleniu, bo na przykład posłuchałam osób, które mnie ostrzegały, a do tej pory było tak, że ja byłam tak zbyt pewna siebie, że się ładowałam w kiepskie sytuacje, no a później żałowałam i jakoś próbowałam się wykaraskać z tego, odkręcić. Tym razem jednak, pomimo, że ta sytuacja zaistniała, to jednak, kurczę, nie dałam się. Jednak tu już, mówię, było ciężko, ale jednak ten rok, tak jak mówię, okazał się takim przełomem. I w zasadzie, powiedzmy, gdybym powiedzmy nie obroniła się przed tym wszystkim, to bym w nowy rok weszła, powiedzmy, zapłaciłabym pieniądze za kogoś, których ja w ogóle nie powinnam bym płacić, bo dałabym się oszukać. Powiedzmy tak, z konta by mi parę groszy ściągnęli, na szczęście niedużo prawdopodobnie, ale się nie udało. Co tam jeszcze było? No i przede wszystkim władowałabym się w taką współpracę z takim nie wiem, jak to nazwać, kontrahentem, że prawdopodobnie bym mogłoby być tak, że nie dość, że to by była trudna współpraca, to jeszcze ja bym, powiedzmy, poniosła koszty, a prawdopodobnie to były osoby nieuczciwe, że nie otrzymałabym zapłaty, więc pomimo, że, no mówię, bardzo się kotłowało w tym roku, a jednak, kurczę, gdzieś, tak, coś uporządkowałam chyba jednak w tym wszystkim. A to też były takie doświadczenia, prawda, na przyszłość, bo dokładnie. Ty masz teraz takie... Nie? No, powiem ci, że wiesz, w takiej sytuacji w ogóle niż unikać. Tak, dokładnie. I jeśli, powiedzmy, jeśli pamiętasz, jak ja miałam w ogóle takie problemy w pracy, że pewne tam rzeczy, coś mi się tam psuło, bo ktoś mi tam użyczył jakieś tam kiepskie materiały, tak. Albo powiedzmy, jakieś miałam tam problemy przy pewnych czynnościach, też mam wrażenie, że wreszcie, powiedzmy, no materiały już sobie kupiłam nowe, nie jakiś stary badziew i mogę pracować bezstresowo, a nie tak, że przy każdym jednym razie, jak coś tam robiłam, konkretną rzecz, to kurczę serce pod gardłem, czy będzie dobrze, czy będzie źle. I to nie z mojej winy, bo po prostu były kiepskie materiały, nie? Z tym razem wreszcie zakupiłam sobie już porządne i wszystko fajnie mi się pracuje, no i też to właśnie to związane, powiedzmy, z tymi, bo ja jeszcze sobie przecież zakupiłam urządzenia też pewne, tak. No, że już, powiedzmy, stałam się bardziej niezależna, no też w pewnym sensie to dąży do jakiejś tam oszczędności, bo wiadomo, że podwykonawca jednak zawsze więcej weźmie niż jak samemu coś się zrobi, no jeszcze dodatkowo nie zawsze dobrze ten podwykonawca robił. Także u mnie to się wiązało... Tak, powiedzmy... ciężko jest inwestować, prawda? Tak, była, człowiek, tak, była ty inwestycja. Zainwestowałaś, to taka, no, ja w ogóle musiałam się nauczyć czegoś, widząc daną, jak się to obsługuje, tylko dwukrotnie widziałam, bo to sprzęt używany, nie? Ja dwukrotnie tylko widziałam i resztę już dalej, tak jakby już musiałam się sama dalej uczyć i sama zdobywać doświadczenie, no bo powiedzmy szukać kursu, no to jednak to znowu dodatkowe pieniądze i jakoś nie bardzo mnie tak było stać na to. I miałam różne problemy i wiele razy mi tam się coś nie udało, ale powiedzmy, mam wrażenie, że już teraz pewne rzeczy sobie dopracowałam i nawet teraz jeszcze dodatkową wiedzę zdobyłam, że już myślę, że już teraz coraz, już tylko lepiej będzie, więc powiedzmy, tak się rzuciłam po raz kolejny gdzieś na głęboką wodę i naprawdę też było wiele stresu w tym wszystkim. Śmiałam się, że kilka stanów przedzawałowych, no ale jakoś poradziłam sobie, wybrnęłam z tego i były chwile zwątpienia, a teraz, kurczę, widzę, że jednak chyba może jednak wreszcie się wyprostuje. Tak, że wyprostuje się w tym była nowym taka roku. Taka chwila, że chciałaś rzucać wszystko i wyjeżdżać. Dokładnie. Z tego kraju. Dokładnie.
Tak było. No. Ale jakoś to wszystko wyszło na prostą, tak. Z czego się bardzo cieszymy. No. Ja się bardzo cieszę i cieszą się na pewno wszyscy słuchacze i mamy nadzieję, że będziesz dla nas dalej tworzyła, śpiewała. No, oczywiście. Ja mogę dostarczać teksty w nieograniczonych proszę bardzo. Tak. Jaki temat, co pani chce, na jakie tempo, oczywiście. Proszę powiedzieć. Dobrze, dobrze. Co mogę jeszcze powiedzieć, co w tym roku się ciekawego wydarzyło? Proszę bardzo. No na przykład odkryłam, a propos mojej tej chrypy, kurczę, jody, przeze mnie tak nazwana chrypka moja, no bo było w tym roku... Jak miałam tydzień urlopu w wakacje i pracowałam do środy i zostało mi tylko czwartek, piątek i weekend, no to na dwa niecałe dni wybrałam się do mojego brata, który ma takie rancho gdzieś tam w okolicach Puszczy Kampinowskiej. Mhm. I ja tam odkryłam, że ja tam nie mam chrypki. Tak, i doszłam. Czy zanieczyszczone powietrze masz? Podobno tu jest bagienny klimat, bo jakieś tak dużo stawów takich jest, takich sztucznych zbiorników. Nie wiem, tutaj może też taka droga w sumie przebiega taka, często tutaj dużo samochodów jeździ, nie wiem, może jest zanieczyszczenie, może nie wiem, co tam jeszcze tutaj, no nie jest jakiś dobry. No to dla artystki śpiewającej to zabójcze. No powiem, że różnie bywa z tym moim właśnie śpiewaniem i ta chrypa to... praktycznie cały czas często mi doskwiera. No, a tam powiedzmy obudziłam się rano następnego dnia i byłam zszokowana, że no ja mam tak tik-tak, że ja mam normalny głos. A podobnie chyba też nad morzem miałam, bo tam no jednak jest bardziej wilgotne to powietrze. Nie wiem, może tu jest bardziej suche, nie mam pojęcia. No ale także... jednak nie suche, bo mówi, że jest ta wilgoć taka, no ale tak. Jakaś może jest niezdrowa wilgoć, prawda? Jakaś niezdrowa wilgoć. Może jakieś drobne ustroje są w powietrzu, nie wiem. Jak na jakichś bagnach. No to dlatego Joda miał chrypę, bo on gdzieś na bagnie chyba siedział, nie? Tak. No nie wiem, nie oglądałam. Tak więc... No to mnóstwo rzeczy odkryłaś w tym roku i wiesz, czego unikać, to jest bardzo ważne. No myślę, że troszkę nie ma tego, jak unikać, ponieważ tu mieszkasz, tak? No. Tak, w głowie ja potwierdzam, że sobie w głowie... No dzięki. No ja potwierdzisz, że poukładałaś w głowie, a to opowiadało o tym w innej audycji, jak tak miałam na poranną wizję. A tak. Tak, poranną wizję tak. Jogińską i przysłałam ci film, który okazał się dla ciebie jakimś takim, taką inspiracją, tak? No tak. Nie chcę powiedzieć, że zbawieniem, ale jakąś inspiracją. Jak postępować? No bo rzeczywiście ten człowiek jest niesamowity, który tam radzi, taki pragmatyczny, nie wiem czy ostatnio pragmatyczny, a jednocześnie taki uduchowiony. Nie wiem czy... O tych postanowieniach noworocznych, czy oglądałaś? Oglądałam, tak. Że pisali niczego, że postanowienia noworoczne to trwają tak do południa 1 stycznia. No, tak. Dokładnie tak jest, no. Także najdłużej do trzeciego dnia, do końca miesiąca to już jest w ogóle. I on radził, żeby w ogóle sobie niczego nie postanawiać. Tak. Że w ogóle nie mieć żadnych postanowień, że to był dzień jak każdy inny, że w ogóle ogólnie nad sobą pracować, prawda? Jeżeli chce się tam coś osiągać, a jak się nie chce, to nie pracować i tyle. Bo te wszystkie postanowienia właśnie... niestety potem tylko frustrują człowieka. No tak, bo dalej w rok wchodzimy, to już nie są noworoczne, bo już rok nie jest nowy, tylko się stary zaczyna robić. No a poza tym sobie tam ciągle się człowiek stresuje, że sobie coś tam obiecał, a później z tego gucio wyszło. No właśnie. To właśnie może. Czy masz jakieś postanowienia noworoczne, których nie powinnaś mieć? Których nie powinnam mieć? A coś sobie myślałaś? Coś w nowym roku? W zasadzie tak. Mam coś takiego, powiem ci, że próbowałam różnych, no bo tak się ostatnio właśnie wkurzałam tak na moją pracę, chciałam wszystko rzucić, no ale w końcu jakoś tak trochę mi się to wszystko uporządkowało, jakoś się poprawiło. I tak jeszcze szukałam może, że jeszcze coś kombinować, może na boku coś, może to tam, to i w sumie też tak miałam, taki miałam bałagan i taka byłam zestresowana.
I w końcu doszłam do wniosku, że nie, jednak wszystko ukierunkowuję na moją pracę. W sensie, chodzi mi o w sensie zawodowym, nie? Że jak już to robię, już przeszłam tyle i wybrnęłam z tych takich tych kłopotliwych sytuacji, no to żeby jednak nie rozpraszać się, nie tracić energii na jakieś takie dodatkowe, nie wiem, zajęcia, które nie wiem, czy mi wypalą. Tylko jednak po prostu pomalutku tam sobie dbać o tą pracę i jakoś tam się rozwijać i po prostu, no, że, żeby to było takie, to właśnie ta joga, nie? Jedność, wszystko w jednym kierunku, takie ukierunkowane w jednym kierunku, więc to jest moje postanowienie. No, a oczywiście... Artystyczne no to nie, wiem, zobaczymy. Znaczy nie wykluczam, że tam powiedzmy o, jakieś tam artystyczne, czy powiedzmy, czy ten kanał nasz, Teresek. Bo się przeraziłam, no, że będziesz kierunkować. Że znowu tylko... będzie stay. Trzeba będzie kolejny kanał trzeba będzie... Nie, może powiemy wszystkim o Tereskach. Nie, to takie śmieszne trochę, bo my na siebie czasem Tereski mówimy. Ale tak, chyba tak, bo nam przekręca. Piszemy to, przekręca nam to znaczy... komunikator. Nie, to wiesz co, bo to się zaczęło... Te na Tereski. To się chyba zaczęło od tego, że mi się po prostu kątem oka patrząc na folder w komputerze, widząc zamiast testerki, to mi się ciśnie samo do oczu Tereski. Że jesteśmy Tereski szczęścia. Tak, osoby często... Ty a propos coś w stylu Janusze. Tak. Nie no, może. Trochę jesteśmy ten... Odmiennym się, że Janusze to by z nami nie wytrzymali po prostu. Nie. No. Nie daliby z nami tak rady, bo my gadamy od czapy i jesteśmy walnięte, więc w ogóle, zupełnie... W ogóle. Nie, nie jesteśmy osobami odpowiednimi dla Januszy. Nie. No może jeszcze coś powiemy o tej... Aha, no właśnie, chciałam powiedzieć o Wence, ale o Wence powiemy potem, bo ja tobie przerwam o tych planach. Czyli plan masz taki jeden, czy jeszcze masz więcej planów? Oprócz kierunkowania się? No na pewno. No to trochę z tego... No z tego, co wcześniej się śmiałam, że praktykuję w tym podcaście, czy w innym, że praktykuję radość. Przede wszystkim właśnie, żeby szukać w środku, wewnątrz tej radości i tak po prostu, tylko bo już zaraz nawiązuję, wiesz do kogo, nie? Do takiej tej... Tak, od razu odlecisz. Tak, ale nie, chodzi mi o to, że właśnie... Chodzi o to, że świata nie zmienię, ludzi nie zmienię, ale mogę zmieniać właśnie moje reakcje, moje wnętrze, moje tak. nastawienie i nad tym właśnie pracować. I żeby raczej właśnie, nie, tak jak też on mówił w jakimś tam filmiku, że człowiek jest w stanie cierpieć z każdego powodu, nie? Z każdego. Tak. Jak jest biedny, będzie cierpiał. Jak jest bogaty, też będzie cierpiał. I tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu, żeby jeżeli już mam coś sobie znajdować, jakieś powody, no to właśnie bardziej do radości, do szczęścia, nie? W tym kierunku iść. Żeby sobie jak najwięcej powodów znajdować, czy tam w każdym momencie, w każdej chwili właśnie, żeby szukać tego, tworzyć sobie ten powód do radości, do szczęścia, no. Super. No. Tylko to właśnie jeszcze ważne w tym jest, nie? Żeby nie przegiąć, żeby nie popaść w takie zupełne odrealnienie od rzeczywistości. Nie, to ma być świadome właśnie. On też przestrzega przed popadaniem w schematy. Ja też wiesz, o kim mówię teraz. Wiem. Yes, żeby zupełnie nie odlecieć i nie być takim nierzeczywistym. Mm-hmm. Nie tak jak ta. Tu będzie, wiesz, bomby będą waliły dookoła, tak, a ty... A ja jak Fiona. A, dawaj ptaszka teraz. A nie, to ja ptaszka. Trochę bardziej król Julian, profesjonalny gwizdajło. I wyszedł. Ty kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, czego Betty, ma ta melodia, no. Betty, nie pij już tej Pepsi, bo mi się udziela. Wiesz, że my mamy... Ja już jej nie piję, to nie jest Pepsi, ja mam Coca-Cola. Duchowo tak, uwieść. Tak, ja już nie piję Coca-Coli, a Coca-Cola przysięgam przed wszystkimi... Wszystkim przysięgam, że nie ma żadnego alkoholu. Ty pijesz, a mi do głowy uderzy, ale ma kofeinę. Może kola sama z siebie, może ona właśnie... A wiesz, tak, że nie wolno mi kofeinki, bo mnie nosi później.
Dobra, to ja teraz wypiję ukradkiem trochę. No. Żebyś nic nie widziała. Już? Tak, już jest wypita. To dobrze, teraz, bo ja już nie chcę kończyć tej frazy ze Shreka. Czy ma? Bo jeszcze jakiś ptaszek wybuchnie, u mnie do mnie sikorki przylatują. Tak, się podjadają, więc nie chcę, żeby jakakolwiek wybuchła. Żeby coś jej się stało. Tak. A czy masz jakieś, oprócz tych planów, czy jakieś marzenia na ten nowy rok? Marzenie mam. Znaczy tak, marzenie mam. Mam w sumie, cały czas mam. Czyli tak. Chcę świętego spokoju. Chcę mieć tyle pieniędzy, żeby mieć ten święty spokój i się o nic nie martwić. I żebyście... Tak, nie za dużo, tylko akurat. Tak. I że właśnie, żeby sobie nie stwarzać problemów, no to już było wcześniej. No i żebyście zawsze ze mną były. I wy, i czyli ty, Beksi, i Wenka, i Turnus, i wszyscy przyjaźni ludzie, no. Wszyscy przyjaźni ludzie, tak. I nasze koleżanki z wokół. I tak, i z wokół, i tak. No oczywiście, no i Dori też, bo Dori to zawsze pyta, czy o niej nie zapomnę, Turnusu. Więc ja o tobie będę pamiętam, spokojnie. No. Dori jest Turnusu. No. Ale to o tym opowiadamy w innej audycji, o Turnusie i naszych kochanych komentatorach, także czekajcie z niecierpliwością. Wszyscy dosłuchają, wszyscy sobie usłyszą, jacy są dla nas ważni. Wszyscy są dla nas bardzo ważni i tacy właśnie taka ta ważność to może być tylko zachowana i ta więź tylko właśnie na małych kanałach. Tak mi się marzy dobrostan i dobrobyt, krótko mówiąc. I to tak. Serio mówię, tak. No. I święty spokój. No. Tak, to ja mam podobne marzenia na ten rok, który już jest, chciałam powiedzieć, na przyszły. Nie, ja na ten mam. Właśnie taki święty spokój, takie poczucie wyluzowania. Ja żyję ciągle w napięciu. Nie wiem, ludzie nie wierzą, ale ja jestem ciągle spięta. Ciągle spięta w środku, bardzo rzadko się wyluzowuje. Teraz jestem wyluzowana właśnie teraz przez montaż, żebym taka właśnie wyluzowana była zawsze, jak jestem w tej chwili. To sobie marzę. Nawet się położyłam, na leżąco z wami rozmawiam. No jakoś tak głos ci się zmienił, ton jakbyś leżała. Tak? Nie, żartuję, nie wiem. Podniosę się może, myślałabym, nie boję się teraz, że skrzypnę łóżkiem. Natomiast... Jeśli chodzi o plany, bo teraz zgrabnie przejdę do swoich planów, to w tym roku nie robię żadnych. Nie mam żadnych planów i żadnych postanowień. Znaczy mam jedno, takie odwalić się od siebie samej. Po prostu dać sobie luz i święty spokój i niczego od siebie nie chcieć. No, pięknie. I tak, taki mam plan. Po raz pierwszy chyba odkąd żyję. Znaczy, odkąd w ogóle tworzę jakieś plany. Odkąd jesteś na YouTubie. Nie będę, tak. Nie będę się w tym roku odchudzać. Nie będę w tym roku pracować nad sobą. W sensie, znaczy nie napracować nad sobą, żeby tam dla innych nie być jakąś zakałą, to oczywiście tak. Ale pracować jakoś tak usilnie nad sobą. Nie chcesz być lepszą wersją coacha. Siebie, tak? Tak, nie chcę być lepszą wersją bo siebie. Bo już chcę jesteś taką dobrą, wersją... taka jaka jesteś. Tak. No. Chcę być taka, jaka jestem, tylko ja. Bardziej spokojna. A propos kajaksu. Tak, kajaksu. Nie, no po prostu jestem zirytowana. Jestem zirytowana, proszę Państwa. Jeśli Państwo z kajaksu nas słuchacie, ten pan, który do nas napisał. Wiem, znaczy to do ja ciebie. Teraz, to ja teraz im zaśpiewam, ale później to się wstydzi. Później niech to wypipam. Okej? Okay? To nie śpiewa. Jest melodyjne, bo to jest rap. Pocałuj mnie w jak poczuj się, bo ze wszystkich sił ja dziś się. Chyba będzie cały czas pipanie, myślisz? Trudno, nie wiem, czy tam taki będzie rap gdziekolwiek... chyba, nie? Tak, no to czy taki tam będzie rap, to gdzieś teraz rap można chyba jakieś jest słowo trendy. Puścić. Ale pocałuj mnie może być przecież, a później gdzie pip.
No dobra, zobaczymy. To no. Może być bardzo ciekawe, takie śpiewano-pipowe, ale ja się w ogóle zastanawiam, gdzie dzieci znawcy się uczą, skąd oni się w ogóle biorą, na podstawie czego oni w ogóle selekcjonują, na czym to w ogóle wszystko polega, jak on bada te trendy, jak on sprawdza, czy ta melodia jest dobra, ile on melodii skomponował. Muszka owocówka do nosa mi wleciała. Ja się nie kręcę. Co ci wleciało? Muszka owocówka do nosa mi wleciała. Muszka. Pokarało mnie. No, bo chciałam przypomnieć, że Brian Epstein chodził z utworami Beatlesów tak od kajfasza do siudasza i wszędzie go tam gonili, że to nie. I w końcu poszedł do takiej wytwórni, która piosenki takie bardziej kabaretowe wydawała. No i tam iść do kabaretu? Tam zechcieli. I proszę państwa, to się stało. I tak samo będzie tu. Ta piosenka nie może zniknąć. Po prostu. Ja się na to nie zgadzam. Ja by ksalala. Ksalala pierwszy. Nie, no to po prostu jest super. Kompozycja, śpiewanie, tekst. Wszystko jest idealne. A pan się po prostu nie zna, uważam. Ale zobaczymy. Może inni się poznają. Z innych wytwórni. No. Płytowych, a może ktoś tu nagle, zrobimy wielką karierę nagle, wiesz, w YouTubie i ten pan kiedyś usłyszy i się zawstydzi, że tak okropnie napisał. No. Że nie jest zainteresowany. I myślę, droga Capryldo, czy jeszcze coś będziemy mówiły, czy to już by było wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie roku, plany i marzenia? Może nie, ale ja mam dla ciebie niespodziankę, ale musisz mi dać chwilę. Dobrze, daję ci chwilę, będę w międzyczasie, a będziesz... Nie wiem w ogóle, jak to wyjdzie. Czekaj. Słychać? Tylko na żywo. Tak! Jeszcze. Muzyka na żywo. Tak. Czekaj. Muszę sobie przypomnieć, jak to leciało? Coś kojarzysz? No coś kojarzę. Następny jaki akord był, przypomnisz mi? Nie! To wersja akustycja. Akustycja akustyczna. Akustycja. You don't fool me. That pretty eyes. That sexy smile. You don't fool me. No, także chciałam wam zagrać to, czego właśnie Beksi nie poznała. Tak, ja się tak wstydziłam, ale to też wszyscy usłyszą, bo nie wiemy też, no w dalszym ciągu nie wiem, w jakiej kolejności pójdą te audycje, także albo już znacie tę historię, albo ją dopiero usłyszycie, właśnie, jak no, to było. Właśnie, no to nie wiemy. Właśnie, gdy ja nie, nie poznałam, ja wielka fanka Frediego nie poznałam. Dlatego nie poznałam to jest piosenki. To jest powód, dla którego musicie nas teraz śledzić. Tak. Follow us. Nie wiecie, w jakiej to będzie YouTube. Kolejności? No. Jesteście po prostu w szachu, drodzy słuchacze. Tak, jest. Chcecie się czegoś dowiedzieć, musicie słuchać. A właśnie, bo nie ma z nami Wenki. Wenka w tej chwili wraca Wenka, ze swoim tak, szczęściem. Swoje maleństwo przywiozła. Już dowiozła do domu, tak? Swoje maleństwo. Tak, swoje maleństwo, czyli swojego pieseczka ślicznego. Jorczka, Lunkę naszą, no. Będzie tak. Nasza maskotka. Ja... No. Tak. No. Także na razie pewnie, na razie plany, wszystkie plany Wenki, marzenia są związane z jej małym szczęściem i rok jest na pewno dla niej udany, bo spotkała najpierw Tosię, małego pieska swojej koleżanki, a później zaczęła szukać Lunki. No i znalazły się, to jest bardzo ważne. Ja tu chciałam też zapowiedzieć, bo jeżeli zapowiem, to się stanie. Proszę państwa, została napisana piosenka. Została napisana piosenka, która ma być wykonana przez Capryldę i Wenkę. Są słowa wspaniałe. Wspaniałe, bo moje. I czekamy na to wykonanie. No, Wenka obiecała, że jak dojedzie do Belgii, to się zdecyduje zaśpiewać. Trzymajmy kciuki, żeby Wenka... A Capryldę wiadomo, będzie musiała to wszystko poprowadzić. Tak samo jak było z piosenką Johna Lennona, tak? To
Kaprylda wszystko prowadziła, ja tam tylko podśpiewywałam. Więc tu będzie tak samo i jak już to zostało powiedziane, to mam nadzieję, że tak się stanie, że ta piosenka wkrótce będzie. Nie będziemy zdradzać, też oczywiście to będą polskie słowa do zagranicznej melodii, ale też nie będziemy zdradzać do jakiej. Zaskoczymy was zespołem w każdym razie. A w ogóle to ja nawet nie wiem, czy ja dobrze ten Queen teraz, tak sobie myślę, zaśpiewałam tekst, bo nie wiem, może co zaimprowizowałam. Dobrze. Ale tekst. Oj, tam mniejsza o to. Ale było jedno. Tylko to tam, poczekaj, bo ty tam solówkę wtedy zagrałaś. No to na taka na fajna solówa jest. Wiesz co, w sumie ostatecznie możemy gdzieś tam w opisie albo w komentarzu podpiąć link do tego niepublicznego. Ja oczywiście to solo ja wtedy zagrałam, ono jest niecałe zagrane i no ja tam się momentami mylę, bo ja wtedy dawno nie grałam i to też było takie na zasadzie odświeżenia, tak nierozrusane palce. Ale tak zagrałaś po prostu z biegu. Z biegu, tak, bo pokażę. Chciałam, kurde, a pokażę im. Ja umiem grać. Tak, no. Szczęki popadają. Popadały. Tak. Jakby tak opadły, że ja to w ogóle bym poszła. Mówię, Boże, jaka... co ja tu robię, to taka osoba zdolna, jak gdzie tutaj na ten YouTube się pcha. Ale YouTube jest dla każdego. Dokładnie. Prawda? Dla wszystkich, w każdym razie dla wszystkich takich... This is... tak, jak to Freddy dla wszystkich śpiewa? Takich osób. This could be heaven for everyone. Tak, tak. This could tak be śpiewa. Heaven for everyone. Ta, 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 ta. Dobra, dobra. To z ostatniej płyty. No. No to murmurando nam dobrze wychodzi razem, nie? No tak, murczando nam najlepiej wychodzi razem, jak murczymy, to nam wychodzi. To przepięknie, ja jestem wzruszona, jak pięknie murczy. Tak, tak. No to dobrze. Słuchacze, jeżeli jeszcze nie zasnęliście, to mówimy wam. To... Papa. Pa. Cześć. Cześć.